inflacja okazała się dość sporą niespodzianką chyba dla wszystkich, bowiem zatrzymanie gospodarki i pojawienie się na horyzoncie recesji nie obniżyło cen. Wręcz przeciwnie, przedsiębiorcy przerzucili te koszty covidowe na konsumenta, w efekcie czego w czerwcu mieliśmy taki dość wyraźny skok inflacji zamiast początkowo spodziewanego jej spadku. Natomiast no, nie ulega wątpliwości, że o ile w tym roku inflacja pozostanie na wysokim poziomie, to już w roku 2021, chociażby z uwagi na efekt bazy, będzie znacząco niższa. Natomiast nie podzielam opinii, że deflacja jest jakimś szczególnym zagrożeniem. Zresztą widzimy to też w najnowszej projekcji inflacji, która owszem pokazuje spadek inflacji, ale nie są to poziomy deflacyjne. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten rok, to zobaczymy inflację średnioroczną gdzieś na poziomie troszeczkę niższym niż w czerwcu, czyli na poziomie 3,2%. W przyszłym roku będzie to poziom istotnie niższy, między 1,6 a 2%. Natomiast w roku 2022 inflacja powinna wrócić do celu, czyli do 2,5%. Podsumowując, spodziewam się, że wskaźniki inflacji w latach przyszłych, 2021-2022, będą wyższe niż to prognozuje aktualnie Rada, niż o tym aktualnie mówi projekcja inflacji, co wydaje się już w zasadzie teraz oczywiste, bo ten prognozowany w projekcji spadek inflacji w kolejnych latach wynika z oczekiwanej mocnej recesji przez Radę w tym roku. Spadek PKB o 5,7 to jest wynik dużo gorszy niż zakłada rynek, którego prognozy gdzieś oscylują blisko 4%. Więc niższa, płytsza recesja i późniejsze, mocniejsze odbicie w gospodarce powinno nam podnosić ceny, aczkolwiek wciąż ona pozostanie poniżej celu w przyszłym roku i na poziomie celu w roku 2022. Natomiast rozważania inflacji są też ciekawe z punktu widzenia wskazań odnośnie polityki monetarnej prowadzonej przez Radę. Wydaje się, że Rada, pomimo że od marca już nie komunikuje się z rynkiem, bo nie ma konferencji prasowych po posiedzeniach, dość wyraźnie próbuje zakotwiczyć oczekiwania, że przynajmniej do 2022 roku stopy procentowe w Polsce pozostaną na obecnym rekordowo niskim poziomie.